Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w The Room 4. Skończyliśmy ostatnio na czym? Na zdobyciu trajektorii, słuchając tego dziwnego radyjka. I mamy trajektoria, więc trzeba by tę trajektorię w końcu wprowadzić w tę naszą łódź podwodną. Łódź podwodną. Pozdrawiam w ogóle wszystkich z łodzi, nie tylko podwodnych, ale też nadwodnych i lądowych również łodzi pozdrawiam. Czyli tak, N5. N5 to jest to i W85. W85 to to. Tak jest. To jest to miejsce. O. Jakaś pieczęć się pojawiła. A, może tam dopłynęliśmy teraz. Aha. Spójrzmy. Fajnie. Ach, i można się obracać, i można... Łojacie, ale bajer! Ej, naprawdę, można się tutaj teraz... przemieszczać. Tu widać... Czemu tu jest... Widzieliście to? To jakiś jest... Co to ma być? Czemu tu jest... Pytanie, czy ja mogę jakoś coś z tym zrobić? Nie mogę... Czy mogę w ogóle płynąć jakoś? Do przodu? Mogę chyba tylko sterować na boki? W górę i w dół. Nie ma opcji, żeby cokolwiek innego zrobić, to mógłbym nawet zmienić ustawienie. Dobra, czyli muszę znaleźć coś, co... Być może to nie jest to, co nas interesuje. Popatrzmy bardziej. Tu są jakieś pojemniki. Jest kotwica. Czy to tu jest jakiś kabel? O. Znaczy wiecie, nie możemy płynąć, możemy tylko się obracać. I możemy tylko... No właśnie. Tak. I możemy tylko w górę i w dół się poruszać. Prawie. O, jest. Aha. A, i teraz nas to przemieści. Patrzcie, jakiś wrak statku. No ale... Twórcy to jednak potrafią wymyślić ciekawe... ciekawe mini-światy. O! Ach, to jest ten symbol! To jest ten symbol, co to? Może będziemy mogli wyjść na zewnątrz, chociaż wątpię. Aha! Tu jest ta maź. Okej, co teraz? Czy co może? Ja bym wyciągnął tu coś, nie? Spróbujmy. No właśnie. Co on tam wyciągnie? Coś złapaliśmy. Cyk. I co teraz? O. Posąg! I jest jakiś medalion. Ciekawy medalion. A pendant with a map design, czyli... Okej, tu mamy jakąś mapę. Może to być mapa, może to być po prostu taki wisiorek z mapą i tyle. O! I tyle z łodzi podwodnej. Popływaliśmy sobie, zobaczmy co to jest. Pendant... The map design. Okej. Cyk. I w środku była perła. Już powiedziałbym, że perła jest okiem. Nie, perła nie jest okiem. Perła. Ale mamy zobaczyć też ten slot. Nie zniknął nam. Cały czas jest w ekwipunku. To też jest ciekawe. Jeśli mam wrażenie... Ale teraz tak. Perła i to. Gdzie to może pasować? Tam będziemy musieli czymś strzelić, ale to chyba... Czy wiecie co? Kulka mi pasowała mi, gdybym tu miał ją umieścić. Znaczy nie, przepraszam. To wygląda jak celownik trochę, nie? Znaczy, no teraz nie wiem, czy tak będzie, ale... Myślałem, że to jest, wiecie, nabój. I tą kulką będę mógł strzelić jakoś, ale... No nie wygląda tak, jakbym miał nią strzelić. Pytanie, czy to jest
że przedmiot jakiś, który mam wykorzystać tutaj? A może ta kulka tu z przodu, patrzcie, bo tu jest, czy to jest slot na coś? Chyba nie. Zastanawiam się, czy skończyliśmy już obczajać w ogóle to miejsce. Czy jednak tu coś będzie jeszcze. Pamiętamy też, że mamy to. Ale... to możemy odbezpieczyć. Co mieliśmy tutaj? Tu mieliśmy jakiś element do włożenia? Właśnie wydaje mi się, że... tu chyba nie. Co tutaj mamy? To będzie złote i srebrne elementy. To może być... no tak, no to wiemy, że to będzie do zrobienia cała ta zagadka tutaj. Kiedyś. Jak nauczymy się to obracać. Bo jakimś cudem brakuje nam takiegoś elementu w środku, ale raczej nie tego elementu. Ani nie kulki. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie ta kulka może pasować. Teraz tak powiem szczerze, że... perła. Oko już mamy wrzucone. Nie mogę z powrotem perły wrzucić tu. No właśnie, bo nie można przedmiotu w przedmiot. Czy my widzieliśmy gdzieś taki slot, żeby to pasowało? Już mam takie wrażenie, że trzeba będzie poszukać tego gdzieś poza tym pokojem. No bo w sumie tu zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, tak? Mogę tego włączyć i wyłączyć, no to to już nie za bardzo coś daje, tak? Zrobiliśmy też garnek, prawda? Z garnka też wyciągnęliśmy rzeczy, więc wygląda na to, że jeżeli tutaj nie możemy nic użyć, a jeszcze sprawdzę, czy na przykład ten... celownik jest, tak? Nie wiem, czy ten celownik możemy coś jeszcze wsadzić, ale chyba nie. No tu wygląda, jakbyśmy mieli... jeszcze nie mamy chyba gotowego elementu. Gotowych elementów tutaj, bo tu jakby... mamy przeładowanie, nie? Ale... ale nie, dobra, idę poszukać gdzie indziej. A może w ogóle na zewnątrz budynku znajdziemy, bo wydaje mi się, że... na zewnątrz budynku było jakieś miejsce, gdzie... o właśnie, tak jak tutaj, że tutaj może coś... pasować to, ale no... musiałbym znaleźć inne miejsce. O, zobaczcie, jest! Tutaj było coś takiego, może to pasuje tu. Jak najbardziej. A? I co to robi? Coś zmieni nam tutaj? Okej. Okay. O! To ciekawe, do pokoju, który... aha! I teraz kula jest wyłączona, ale teraz mamy żrandol. No proszę, element z drugiego pokoju nam się tu pojawił. Wchodzimy. A gdzie będzie pasować perła? Czy my już znamy miejsce, gdzie będzie pasować perła? Czy jeszcze nie? Co tutaj? Tu jest co? Tu można coś obracać. Widać, że to gdzieś coś pokazuje. O! Wysunąłem. Oko! O Jezus! Kolejne oko! To jest bardzo dziwna konstrukcja. Obawiam się, zaraz to wyjdzie i zacznie mnie... bić. O kurcze! Jeden kierunek. Czy mamy oko? Okej, wiecie co? Chyba wydaje mi się, że muszę po prostu przekręcać oko tak, żeby patrzył w niebieski kierunek. Albo chodzi o coś innego. Przekręćmy go jakoś tak. Znaczy niebieski jest... co może ja muszę spowodować, żeby to oko spojrzało w konkretnym kierunku? Co to? To oko się tak przestawia co chwila. Pokazuje różne kierunki. Tylko próbuję zrozumieć, co ma to nam dać, nie? Tu można obrócić tym. No dobra. Można tym poobracać. A czasami oko patrzy w lewo, a czasami oko patrzy w prawo. Mam wrażenie, że to oko cały czas gdzieś ciągnie. Co to oko? Wiecie co? Mam wrażenie, że to oko pokazuje, że mamy obrócić to w prawo. W tym miejscu, bo oko patrzy w tę stronę. Może trzeba po prostu
jest dziwna zagadka, ale no jedyne co mi przychodzi do głowy, to po prostu musimy ustalić, jeżeli oko patrzy w lewo, to obracam kierunek w lewo, tak? Jeżeli oko patrzy w prawo, no to ja obracam kierunek oka w prawo, nie? I no to jest jedyne sensowne, moim zdaniem, na razie, na tę chwilę, jedyny pomysł, jaki mam. Zobaczymy, czy to o to chodzi. Na zamianę się, raz w lewo, raz w prawo patrzy. Dobra, jest w lewo i jeszcze musimy to obrócić. Jeszcze jedno. Cały czas przerzuca tym okiem, lewo, prawo. I teraz w prawo. Jest! Ha! O kurcze. No dobra, udało się na to wpaść, to najważniejsze. Ale dziwne to było. Nie spodziewałem się. Patrzcie, ach, te fakt. No dobra, czyli zamykamy ten pokój prawdopodobnie, skoro mamy artefakt. A strange artifact, tak. Tak jest. To tyle. Żegnamy Curiosity Room. Curiosity Room complete? Darkness is darkness, no matter which corner of the globe it creeps from. The room is closed, but only just. True evidence that one's curiosity can be one's undoing. Cyk. Zostało nam jeszcze 6 pokoi. 6 miejsc do zaliczenia. No, ale zdobyliśmy kolejny artefakt, to go po prostu tutaj możemy otworzyć. Widzę, że jest tylko jedno miejsce do otwierania, tak? Zawsze trzeba w ten przycisk. I co mamy w środku? Jest przedmiot, który nam otworzy kolejny element. Co to jest? A curiously engraved device. Czyli jakiś przedmiot. Bardzo dziwny. O, dobra. O, jak fajnie się obróciło. To już? Bardzo... Ło! Aha! Trzeba obrócić tak, żeby to się zgadzało, nie? Czyli tak. No raczej to będzie królowa, to pasuje, nie? Królowa ma berło, ten ma trąbkę? O, to pasuje, jest też kostucha. A ten koleś, to co to jest za koleś? No właśnie, pasuje. Okej, dobra. Engraved model roof, daszek, ale fajny pomysł. Jeszcze nie wiem, gdzie perłę włożyć. Daszek. Czy mieliśmy... Widzicie, tutaj brakuje dachu, nie? Cyk. Otóż to. Może to będzie cała lokacja. Jakiś ogród? Chyba tak. Ale co ciekawe, możemy wejść przez te drzwi. Fajnie. O, tym razem taki... Trochę takiej otwarta przestrzeń będzie, mimo że jest zamknięta. No, ogród, zaiste. I wszystko będzie się działo w tym miejscu, tak? Czyli sam ogród jest nieinteresujący? Nie, no mamy tu... Tu wrzucę perłę. Nie? Tak ładnie pasowała. Dobra, perła nie. Bo patrzę, wiecie co, poklikam sobie tutaj na zewnątrz, czy coś jest ważnego, ale chyba widzę, że ważny jest tylko ten element. Tylko tu mnie zaciąga. No dobra, ale zobaczmy tu, bo tutaj są fajne rzeczy. Ło! Kawałek rury tu jest. Dziękuję, jest kawałek rury. I mamy również, proszę bardzo, Ladies Companion Formal Garden, Miss Dorothy Williams. Zobaczmy, co pani Dorothy Williams pisała. Nie, nie zobaczymy. Zobaczymy, co napisała pewnie żona w ogrodzie, w pamiętniku. My stomach lurches me awake. Something is not right. The world feels different. I rush to my study. The door lies open. This can't be happening. My world is snatched from me. She has taken the null. Jednak to on pisał, Edward. Oh, Abigail, dear sweet Abigail, now is not the time for trembling hearts. Not when we are so close. I will come to you. I will make you understand. No, you can't have gone
far, gone far. Not alone, without containment it would... Oh God, my Abigail. Zabrała nula. I to może ona jakoś tak, wiecie, tego nula wyzwoliła. No bo kurczę... No właśnie. Dlaczego to zrobiła? Okej, okay. Mamy tutaj dużo, dużo mechanizmów. Dużo dziwnych mechanizmów, które musimy zrozumieć, jak działają. Tu mamy jakąś... Aha. I tu jest zablokowane. Cyk, o, tutaj coś potrzebujemy. Właśnie, zobaczmy na to wszystko, spójrzmy. No, gdzie tam na zewnątrz też jest coś. Tutaj mamy mnóstwo znaczków, szlaczków. Widać, że konkretne symbole pojawiają się w konkretnych miejscach. Co to jest za japa? Pan japa wymaga tutaj trójkątnego obiektu. Tutaj... Tu też czegoś brakuje. Mhm. Czy musimy to jakoś pobudzić do życia? Tu musi się lać woda, więc pewnie gdzieś ta rura jest wybrakowana. Gdzieś prawdopodobnie. Są różne symbole, patrzcie. I każdy symbol ma też... O! Też nie możemy się... To pewnie są, wiecie, zachodzi pewnie o zagadki. Czy o jedna, od jednej do drugiej będziemy łazić. A tu mogę na ławkę? Też mogę na ławkę. Co my tu mamy? Jakaś broszka z jelonem, Hollow Knightem. To wygląda jak ul trochę. I kolejny jelon. Jakieś symbole? Nic. Mamy tylko perłę. I znaczy są jeszcze sloty. 4 sloty. A ile mamy tych kolumn? Ciężko powiedzieć. Dobra, co jest tutaj? Podoba mi się. A tak dużo jest rzucone w człowieka i musi człowiek ogarnąć, o co chodzi. Tu jest kula. Nie mogę jej obracać. Z różnych stron, tak trochę jak Saturn. Tu mamy co? O! Dalej nie możemy obracać, czy możemy, jak to odblokuje? Nie mogę tego odblokować. Kurczę, wszystkie mechanizmy... O! O! Ciekawe. Okej, okay, będziemy musieli poukładać pewnie te dziadostwa, ale na początku musimy jakoś to uruchomić. No właśnie, na początku trzeba jakoś to uruchomić. A tu w ogóle brakuje, zobaczcie, w ogóle obrotowego, więc to jest pewnie znowu kolejna część. Zobaczmy, jak idzie rura. Rura musi mieć jakieś brakujące elementy. Gdzieś. Tutaj jest wyjście z rury. Tutaj rura idzie. Wszystkie zakręty rury są. Chyba rura idzie dobrze. Może tu na zewnątrz coś jeszcze jest. No i teraz pytanie, od czego zacząć, nie? Od czego zacząć? Zobaczcie, że wszystkie te mechanizmy są poblokowane, nie? Nie mogę go ruszyć, tu też nie mogę nic zrobić. Tu mogę sobie przesuwać, ale co to robi? To na razie nic nie robi. Tak, na razie musimy znaleźć jakby sam początek tej zagadki. Gdzie to się wszystko zaczyna? No bo mamy tutaj tę przestrzeń, która pewnie, to coś pojedzie pewnie do góry, jak położymy coś tu. Mamy tylko rurę. I no i mamy perłę. Ciekawe, do czego jest perła. Tu pewnie zacznie płynąć woda, która uruchomi to wszystko, więc musimy jakoś... Wygląda na to, że musimy uruchomić tu jakoś wodę. Wiecie co? I wydaje mi się, że woda napłynie, jak zrobimy te zagadki, tak? Bo tutaj wygląda trochę to w taki sposób, tu miała napłynąć woda. A to? O! Tu jest coś zamknięte. Aha. O! Tu też jest coś. No widać, że tu brakuje nam jakiegoś elementu. Brakuje nam tego, ale też to wszystko jest tu poblokowane, więc pytanie brzmi, co odblokuje co, nie? I tu też. Znowu. Czegoś tutaj też brakuje chyba. Bo tu można przesuwać, ale to wszystko też jest zablokowane. Kurczę! Dalibyście jakieś miejsce startowe, od którego można by zacząć? Wiecie co? Mam pomysł. Skoro dostaliśmy rurę, jest jedno miejsce, gdzie tę rurę możemy zaaplikować. I ja bym chciał teraz sprawdzić swoją teorię, ponieważ, jak dobrze pamiętacie, mamy jeszcze aktywną kuchnię z jakiegoś powodu, nie? I ta kuchnia miała rurę. I woda leciała, nie? Więc nie wiem, czy to... No to tak, bo stadio jest wyłączone, nie? Kuchnię mamy cały czas czynną. I pamiętam, że właśnie tu brakowało kawałka rury. Dobrze, dobre skojarzenie, Staszek. Dobrze, Staszek, dobrze. No i patrzcie, teraz prawdopodobnie zakładam, że ta woda... O!
i woda zacznie lecieć teraz do ogrodu. Dlatego te rury były istotne i znaleźliśmy kawałek rury. Co jest w sumie fajnie zasugerowane przez twórców, tak? Że dostajesz kawałek rury, zrób coś z nim, bo bez wody nie jesteś w stanie nic tu zrobić. Więc zakładając, właśnie wychodząc z tego założenia, że bez wody nic nie zrobię, no to teraz mogę już coś zrobić, ponieważ woda płynie. Więc jak już woda płynie, to będzie można zacząć rozwiązywać, o właśnie, różne zagadki związane z mechanizmami. O, tu coś jest. Ha! Metal dial, okej, to tego, co to brakowało nam wcześniej, dobrze. Bardzo ładnie jest ta zanimowana jest woda, cały czas jakby jestem pod wrażeniem, no to woda płynie przez rury. Okej, zdobyliśmy element, teraz pytanie brzmi, czy możemy już zacząć z niego korzystać? No bo tak, tu możemy włożyć. I odblokowuje się, rozumiem. No dobra, ale to też będzie obracało resztę, co jest ciekawe. Okej, czyli musimy... Ojej, a tu są różne gargulce, wiecie co? Ale nie ma znaczenia, one są wszystkie identyczne. A nie, przepraszam. Tu jest gargulec obrócony na bok, co jest ciekawe. No tak, ale wygląda na to, że możemy zrobić tak. Obrócić. Ale wtedy nie możemy zdjąć. Ojej. Okej. O, a może to o to chodzi? Może to o to chodzi? Tak, bo tu mamy... Może to chodzi o to. Nie, tylko oczywiście... Problem to jest taki, że trzeba będzie to zrobić inteligentniej. Dobra, i teraz zobaczmy, nie wszystkie ryje są w dół, nie? W ogóle tu dużo rzeczy nie jest tak, jak powinno być. Dlatego trzeba to wymyślić, jak to zrobić. A dobra, rozumiem, na czym polega problem tej zagadki. Trzeba to tak poustawiać. Dobra, czyli wychodzi na to, że trzeba będzie mimo wszystko... Albo właśnie zdjąć te gargulce zawsze tak. Z drugiej strony może niekoniecznie. Znaczy chodzi o to, że tu mamy obróconego tego gargulca w taki sposób, więc żeby tego połączyć, a zrobimy taki ruch, no to trzeba po prostu całość obrócić, żeby to było do góry nogami. Nie? I teraz jak włączę tu i obrócę go tak, prawda, to mam już dwa ułożone. I tak samo musimy wykombinować z tymi ryjami. Tylko ten ryj też jest obrócony, więc jak go położę tak, to wszystko będzie znowu złe. Czyli innymi słowy, musimy te dwa ryje położyć do góry nogami. Okej, fajnie, podoba mi się, bo to można było jakoś logicznym sposobem dojść do jakiegoś rozwiązania. Więc musimy zrobić tak. Ten gargulec teraz do góry nogami, ale wychodzi na to, że niekoniecznie... Dobra, czy mamy gargulca ułożonego. Jak go ułożę tak... Czy co? Chyba byłem blisko w sumie. Jak go dam do góry nogami... Jak wiecie, no bez cięć myślę, tak? Żebyśmy trochę pomyśleli razem. Jak zrobię to tak, no to jest super. I teraz wydaje mi się, że po prostu oba te gargulce muszę obrócić do góry nogami w tym momencie. Żeby móc teraz wsadzić ten gargulę, tego gargulca i tego. No i super. Ha! No, byłem bliska. Już chciałem to przekombinować, na szczęście się ogarnąłem z czasem. Dobrze. Co to? D. Ojej. To dziwne jest. D? To jest O. Aha, to są fazy księżyca. O Jezu, ja tym mogę... Jakie to jest sprytne. Dobra, ale co muszę uzyskać? Bo to jest dla mnie najważniejsze pytanie. Co ja muszę uzyskać? Czy to mogę spojrzeć? Nie. Gdzie co ma wylądować? No bo ja mogę to przenieść tak, że pójdzie na dół. I potem pójdziemy na te szyny, ale... Skąd mam wiedzieć, jaka faza księżyca / słońca ma być w którym momencie? Czy to jest jakoś powiedziane? Dobra, wiecie co, no nie będziemy rozwiązywać po prostu tak na żywioł, to nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak samo tutaj przekrzywimy teraz to i... Pójdziemy z tym na dół. A Jezu, tu widać! A teraz zrozumiałem. Dobra, zobaczcie. Tu są sloty, które od razu pokazują, gdzie co ma być. Okejo.
O, to mogę przesunąć na bok i tu muszę dostarczyć... Dobra, no zróbmy po kolei. Musimy dostarczyć tutaj półksiężyc. Zróbmy to. Dostarczmy go. Okej. Cyk. Cyk. A półksiężyc musi pójść tu. Ej, no spoko, to jednak jest easy. Bardziej zabawa niż rozkminianko, jak już się zrozumie, o co chodzi. Okej. Kółko idzie teraz... No nie tu. Niestety nie tu. Cyk. Cyk. I pójdzie kółko tam. No, tylko musimy sobie tego wywalić, kolegę, stąd. Cyk. Zaraz się zamienią miejscami, nie? Cyk. A ty idziesz sobie tu. I jest. Cyk. I tu lecimy w lewo. Tu dalej w lewo. Tu na górę. I sru. Cyk. Pięknie. Dobra, ogarnięte. Nalej tu teraz woda, nie otworzy się coś. Open the door. Wiem, gdzie to pasuje. Wiem, gdzie to pasuje. A piece of intricate ironwork. No, więc właśnie. O, jak mi wyszło ironwork. Kurczę. Sam się zdziwiłem własnym akcentem przez chwilę, nie? Dobra, wiem, gdzie to pasuje. Jak pamiętacie, był taki jeden element, takie jedno miejsce, gdzieś tu na balkonie... Gdzie to było? Tu. O, widzicie? I to pasuje tu. Cyk. E? Proszę bardzo. Czy to spowoduje zmianę ścianki? A to jest ciekawe. Ten element jest teraz... Ale to jest pomyślane. Teraz ten element pasuje jako fragment kuchni i coś tu się zmieni. Fajnie. Fajnie, 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 bo wracamy do starych lokacji. Co my tu mamy? O, puść... Ach, tu jest artefakt! To znaczy, że zamkniemy kuchnię tym. Cyk. Moi drodzy, mamy zamkniętą kuchnię. Tak jest. Żegnaj, kuchnio. W ogóle to wygląda trochę jak klepsydra. To tyle. Zostało 5. The valves to the heart of this house are now blocked, yet still it breathes. As each room closes, the seal weakens and I am one step closer to the null. Ale mnie też ciekawi, wiecie co, to miejsce teraz, które ma otwartą ścianę. To był oczywiście artefakt, więc ja z chęcią sobie zobaczę, co to jest za artefakt kolejny. Jakiś kolejny element, który otworzy nam kolejny pokój, tak? O! Cóż to jest za ustrojstwo? Mechanical wooden box, pudełko mechaniczne. Co to jest? Jak to dziwnie wygląda. Kurczę, a najlepsze jest to, że nie kojarzę... Naprawdę nie kojarzę, gdzie to może mieć swoje miejsce. Wygląda jak jakieś poręcze? A, to jeszcze nie jest koniec, no właśnie. Jest. Gotowe? Cycki. Znaczy w sensie... O kurczę, to są schody! Joki bajer! I to już? Model staircase. Gdzie brakowało schodów? O kurcze. Fajne. Gdzie tu brakowało schodów? Nie zwróciłem uwagi na żadne miejsce, które potrzebuje schodów. Wiecie co? No, z ciekawości, tak? Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, bo jeszcze cały czas tu mamy tę kostkę nieotwartą, nie? Ale no z ciekawości chcę zobaczyć, jak wygląda teraz prawa strona. Aha, po prostu jest dziurą. No dobrze. No mamy tę kość jeszcze do sprawdzenia, tak? Ale to... Na pewno tu nie pasują schody, nie? Gdzie mogą tu pasować schody? Może na przykład gdzieś w ogrodzie. Albo gdzieś... indziej. Prawda. Może tu gdzieś?
O! To wygląda jak miejsce na schody. Tak jest! Proszę bardzo. Tu brakowało schodów. I mamy kolejny lokum, kolejne miejsce. Cóż to będzie za pokój? To jest taka właśnie zawsze ciekawość. Jaki kolejny pokój? Co to jest za pokój? Jakiś taki pusty. Wygląda... Nie umiem nazwać tego pokoju na razie po tej miniaturze. Teraz się dowiemy, co tu jest i o co tu chodzi. Japanese Gallery. Pokój... Galeria japońska. Ktoś tutaj bardzo lubił kulturę japońską. Co to jest? Co to jest? To jest jakiś... Matko Bosko. Co to jest? Zobaczmy to. Jakieś elementy, tu jakieś szafeczka do przesunięcia. Cyk. Ło, muszelka. Która... Coś tu ma. Muszelka, perła, widzicie, a gdzieś tak chyba, czy ja powiedziałem, przepraszam, że właśnie, że perła będzie pasować do muszelki? Nie mówiłem czegoś takiego dzisiaj jeszcze? Się okaże, że naprawdę. Perła potrzebuje muszelki, wiecie co? Te same symbole, które, zobaczcie, też cztery sztuki, które widzieliśmy w ogrodzie. Ojej, co to jest tutaj? Co to można czymś ruszyć? Co to za... O! Jest jakiś mechanizm. Co tu się dzieje? Jakaś strzała tu jest w ogóle. Okej, wiecie co? No, dobra. Otworzyliśmy jedną część. To nie mogę przesunąć tego tu? Wiem, że to mogę przesunąć. Wydaje mi się, że tu musimy odsłonić trzy części, żeby za... Tak? To są trzy części. Tu musimy ten mechanizm obrócić jakoś. Tu musimy ten mechanizm obrócić. I zdobędziemy wtedy tę dziwną strzałę. Co jest tutaj? Jakiś przełącznik. Okej. Okej, okej, okej. O, to coś jest. Jakiś rysuneczek. Kolejna kulka. A carved brass sphere. Dobra. Co to za kulka jest? Kulka, która ma taki slocik. No dobra. Gdzieś to na pewno pasuje. Może nawet cały czas w tym ustrojstwie. Co to jest? Nóż? Cóż to za ustrojstwo? Może chcesz tutaj kuleczkę, nie? Może tu coś jest jeszcze? Co to? Spójrzmy na to. Kuleczki jakieś? Nic nie mogę tu ruszyć, a z drugiej strony też nie. A. Może brakuje jakiegoś mechanizmu tu? Ciekawe. No, nic nie jest klikalne na razie. Nic nie mogę kliknąć, nie mogę nic poruszyć. Być może czegoś nam tu brakuje jeszcze. Patrzę, tutaj coś trzeba włożyć, nie? Tak, tu trzeba coś włożyć. Także ta szufladka jeszcze... A co to jest za obrazek tu? Jakaś wieża? O, patrzcie, te dwa robaki! O, to jest ta wieża... w ogrodzie. I tu zobaczcie, to jajka będą jakieś. Jajko z jakimś ornamentem. Okej. I mamy też kawałek książki. A History of Japan. Czyli historia Japonii oczywiście. Colonel James Linares. Cyk. I kolejny element fabularny. Objawił nam się. My mind blisters. I can't. It has the house. It warps everything, Edward. How could you... What is this? I can't. Mazes within mazes within mazes within mazes within. Oh god, it burns. I have to get away from him. If I can distract it. Feed it something else. If I can buy a moment, I can get out. I can fetch help. I can. No i sprowadziłaś na siebie po prostu problem, kobieto. No i... Cię kurde nul sponiewiera, no. Jakie smoki tu są. Ładne. Też coś z tymi smokami jest. Symbole często po prostu mówią, które elementy są ważne. Tu mamy też jakąś rzeźbę. Na wielkim... Zobacz, na wielkiej kałamarnicy jest jakiś domek. I tu coś jest na górze. Możemy to obsłużyć? Chyba, że... Tu trzeba coś chyba położyć na początku, zanim obsłużymy. Książki? Nie. Nic ciekawego nie ma. O, proszę bardzo. Miecze samurajskie.
To była książka. Patrz, co tu jeszcze wokół tego budynku może być? Tutaj nie, no to prawdopodobnie jeszcze smoki są ważne. Ta kulka? Gdzie ta kulka może pasować? Cześć smoku. Oj! Co to był za dźwięk? To był w grze, czy? Tak! A! To był ten dźwięk. A to mam zamknąć ich peski? Że włożyć im kulkę, żeby zamknęły pysk. Nie mam pojęcia, czy mogę ruszać ich pyskami, ale w porzo. O! Nazwijmy to kocim slotem. Tu coś jeszcze jest. Może tu kulka? Nie? A ta kulka? Też nie? No wygląda jakby tu był jakiś motyl, jakaś... Cośka. Czy tu jakiś mamy... Tu ręka. Nie no, chcemy cały czas to obserwować. Tu kurczę czegoś brakuje. Ech, czego tu może brakować? Nie mam pojęcia. Tak, tu trzeba coś włożyć, ale żeby cię było ciekawe, teraz sprawdzę, ale kulki tu nie pasują. Kulki też nie pasują tu obok. Wiemy też, że... Wy lubicie kłapać. Jesteś paskudny, panie smoku. A tu? Też coś jest. No dobra. No dobra. Mamy kulki. Wiemy, że jedna kulka będzie do tej muszelki pewnie, a druga kulka nie wiadomo do czego. Czy jakaś kulka była potrzebna do zabawy... No właśnie, do zabawy tutaj? Bo może to jest właśnie podpowiedź, że musimy wrócić do zabawy w ogrodzie. Może. Spójrzmy jeszcze raz. No tutaj jakoś zdobędziemy tutaj coś. Tu jest jak rysunek, ale jest tylko rysunek schematyczny. A może to nam już pokazuje, że nam się już pojawiło coś tam. Wątpię, ale to raczej chodzi o to, że tutaj masz włożyć niebieskie jajko, tak? No dobra, wiecie co, poobserwujmy jeszcze. Bo wydaje mi się, że potrzebujemy te jajka, żeby aktywować kolejne elementy. Czy tu zrobiliśmy wszystko, co jest do zrobienia? Rozumiem, że tu kulka nie pasuje też, no to jest głupota, no ale sprawdziłem. Tu też jest coś ciekawego. To nam pokazuje... Nie mam pojęcia co. Znaczy to jest ten fragment, tak? To jest element i to jest ten element taki bardziej schematyczny. Ale czym to się różni? I po co to w ogóle? I po co jest w ogóle ten nóż? Nie mogę tu nic... A tu w ogóle, wiecie co? Tu... Ach, bo ten nóż jest tutaj zamknięty. Wydaje mi się, jakiś jest sposób na to, żeby ten nóż prawdopodobnie jakoś wydobyć. Tu też mamy coś. Możemy włożyć, ale nie mamy tych elementów. Tu mamy coś, jakąś skrzyneczkę. Że mi się wydawało, że to mogłem przesunąć, ale nie mogę tego przesunąć, bo to blokuje tu. Także... No na razie... Aha, tutaj też nie mogę przesunąć, bo tu mamy to. Ale żeby odblokować to, też potrzebujemy czegoś. W ogóle ona coś trzyma, ale nie mogę otworzyć. Ta muszelka coś trzyma. To, ale nie mogę tego wziąć, więc muszę zastanowić się, gdzie użyć kulki, żeby ruszyć dalej. Dobra, wiecie co jeszcze jest ciekawe? Zobaczcie tutaj. Jest 5 różnych symboli i dokładnie to samo mamy tam w tej szufladzie, nie? Dokładnie to samo, ten sam element. Jak jeszcze się przyglądam temu domkowi, no on tylko tu ma taki element, który dokładnie reprezentuje tamtą szufladkę. Może tu trzeba oko, bo to było oko dla kałamarnicy. No widzicie, no trzeba było poszukać, obszperać i proszę. Podniósł mackę. Prawdopodobnie będzie podnosił mackę. A, myślałem, że będzie podnosił mackę do końca. Krok po kroczku. A tu nie. No sorry, ale nie mam co tu włożyć. W ogóle też mam wrażenie... Ta, tu jest się... Tu czegoś brakuje. Może też kulka. Nie? No nie sądzę, ale... Ha! Tu nam czegoś brakuje, znowu. Jak widzicie zresztą. Czegoś tu brakuje. Ale to tak powoduje trochę, że... No coś musiałem pominąć, nie? No bo... A! O Jezu. Dobra. Nieważne. Co to daje, że ja tu wybieram te elementy? Aha.
I co mogę z tym dalej? Popróbuję zrozumieć, jaki jest cel tego. Bo co? Bo tutaj mamy tak, jakby to był dach. To była podstawa, to jest jakiś środek. O co tu ho? Nie jestem w stanie zrozumieć tych symboli jeszcze. A z jakiegoś względu tutaj to się chowa. Że co, tutaj wróciłem do tego momentu, elementu i... Kurde, przed chwilą wydawało mi się, że mogę ruszać tymi kulkami. Czekajcie, mogę nimi ruszać? Jezu, ja mogę nimi ruszać z drugiej strony. Patrzcie. Ale teraz pytanie, dlaczego tylko z tamtej? I jakie jest prawdziwe... Jak mogę bardzo to wyciągnąć? To ma trzy pozycje. Tak sobie teraz sprawdzam. To ma pozycję tu, tu i tu. Jakoś trzeba to ułożyć, nie? Ale no jedyna podpowiedź, jaka jest tutaj, jest ukryta tu. Jak zresztą widzicie, mamy tutaj dziwne symbole. 3, 4, nie wiem. Nie wiem, czego szukać, ale to mogą być jakieś figury, na przykład to oznacza, nie wiem, 1. To może, ale teraz ile liczymy? Boki? Jak liczyć boki tutaj? To wygląda, jakby to były elementy, które są 2, a to na przykład 1, 2, 3, 4. Tylko jak odliczyć? Może tu nie jest nic do włożenia, a może jednak tu jest coś do włożenia, nie? To w sumie ciekawi, bo niby tam mam do oznaczenia 1, 2 lub 3, ale tu nie mam pojęcia, czy to mi coś mówi. Co mi to mówi? Czy to mi mówi liczba, wiecie co, bo może być symetria? Nie wiem, środek symetrii? W sensie, że nie wiem, to ma... Jeden... Nie wiem, symetrię liczyć, kurczę... Co tu liczyć? Moi drodzy, pierwszy raz używam podpowiedzi, bo tak bardzo się zaciąłem, że nie wiem, gdzieś jako na jakiejś głupocie prawdopodobnie. A tier of pagoda box in the Japanese gallery rose up. I should inspect it from all angles. A tier of pagoda box in the Japanese gallery, co? Rose up. I should inspect it from all angles. To jest ta pagoda. In the Japanese gallery, rose up. Wiecie co? No wychodzi na to, że cały czas jakby... Naprawdę? To? Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak... Zostawiłem tę zagadkę, nie? I być może rzeczywiście wychodzi na to, że muszę zrobić coś tu. Ze wszystkich kątów mam na to spojrzeć. Może jakaś perspektywa tu jest potrzebna? Ale też, bo wiecie, mówię, zastanawiam właśnie, o co chodzi z tymi rzeczami. Czemu jest raz tu, raz tak, że to jakoś trzeba odpowiednio spojrzeć, ale jak się spojrzy, no to... To co tutaj? Nie rozumiem tego, tej zagadki, prawda? No bo... Wydaje mi się dość dziwna. No to wygląda jak dach. To wygląda jak dach z kikutem. Na przykład gdyby zrobić tak, to może trzeba by... Bo to trochę jest tak, jakbym teraz spojrzeć na dach w ten sposób, że kikut był i tu jest dach, nie? Jakoś tak... No nie jestem w stanie zrozumieć na razie. O co biega? Co ciekawe, jeszcze odkryłem, że ten cała kałamarnica, czy ten w sumie... no oktopus to jest w sumie, no co, ośmiornica, nie? Brakuje jej drugiego oka. Nie może to być oczywiście to, więc gdzieś drugie oko jeszcze znajdziemy. No ale... No kurczę. No ale się zaciąłem na jakiejś głupocie prawdopodobnie. Dobra, słuchajcie. No wybaczcie, ale to ze mną wygrało. Całkowicie. Nie mam bladego pojęcia, co z tym. Podpowiedź też mi daje jakąś taką, no, informację cały czas, że mam coś z tym zrobić. Spojrzeć pod różnymi kątami, ale... Nie widzę tego. Potrzebuję waszego jakby być może jakiegoś pchnięcia w dalszym kierunku, bo już godzinę siedzę łącznie nad tym dzisiejszym odcinkiem, co widzicie, że trochę się dzisiaj zaciąłem, ale wiecie, nagrywam późno. Już w sumie jest północ, jestem trochę zmęczony, może też dlatego nie myślę trzeźwo. Liczę na waszą from all angles, czyli się każe jeszcze, że wiecie, chodzi o opatrzenie. O Jezus. O Jezus. O nie. O nie. Oj, dobrze, że... Ojej. W ogóle nie zauważyłem tej części.
Ornate Wooden Capsule. W ogóle nie zauważyłem tej części. No co to jest po prostu za... No widzicie, wystarczy nie zauważyć jednego elementu. I się nagle okazuje, że... Cóż, to jakaś mucha? O! O, patrzcie, tu są jakieś zwierzątka. Nie wiadomo tylko, jak je ułożyć. Może gdzieś była jakaś podpowiedź, jakie to są zwierzątki. Wooden capsule. Teraz pytanie, czy ja mam to rozwiązać teraz? Czekajcie, bo to jest mucha. Muchę jedzą pająki. Muchę jedzą pająki. Pająki jedzą ptaki, a koty jedzą... O, a koty jedzą. O, patrzcie, a z tym udało mi się dojść jakoś, tak? No niektóre zagadki mogą z wami wygrać, niektóre z wami mogą przegrać. Jak widzicie, ze mną wygrało to, że oglądając całe dookoła, nie zauważyłem, że tu jest element. No, to jest właśnie The Room. Pamiętam, jak to było w starych The Roomach, że czasami można było zaciąć się przez taką głupotę, gdzieś nie zobaczyć po prostu elementu jakiegoś mechanizmu, i potem się już wszystko sypie, bo nie wiecie, gdzie szukać. Nawet podpowiedź jakaś była taka. Wydawało mi się, że chodziło o to, że mamy szukać... Ej, proszę. Że mamy szukać podpowiedzi na tamtym miejscu, na górze, co kompletnie wydało się dziwne, nie? A tu proszę. I mamy jeszcze Unfinished Wooden Sculpture. I prawdopodobnie to pasuje teraz... No właśnie. I to pasuje teraz na tamten budyneczek. Prawdopodobnie tu nic nie zrobimy, tylko będzie czego tam położyć, rozłożyć czy coś. To cały czas ten mechanizm jest zamknięty. A co go może ruszać? Może tu jeszcze mogę coś przestawić? O, proszę! A tutaj udało się. Tak to jest z grami logicznymi. Niektóre rzeczy są easy, na które wpadniecie szybko. Są nawet w ogóle trywialne, nie zastanawiacie się nad nimi, mechanicznie je robicie. A niektóre potrafią sprawić pewien problem. Więc moi drodzy, będziemy kontynuować. Jak widzicie, udało się, przebiłem się przez ten moment. Ciśniemy dalej, to poleci tu na górę i będziemy lecieć. Sprawdzajcie w harmonogramie, kiedy będzie kolejny odcinek. Ja wam mogę teraz podziękować. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!